Zaszczyci nas swoim wystąpieniem senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan Czesław Ryszka, a tematem wystąpienia pana senatora są proroctwa maryjne kardynała Augusta Chlonda. Zapraszam. Witam państwa. Pozwoliłem sobie zmodyfikować trochę mój temat i dokładnie brzmi: maryjne proroctwa, czyli przeszłość i przyszłość Polski oraz świata w nauczaniu prymasa Augusta Chlonda. Osobę i nauczanie kardynała Augusta Chlonda, wielkiego prymasa II Rzeczypospolitej, jak nazwał go Jan Paweł II, oceniamy najczęściej w perspektywie historii. Był bowiem wielką postacią historyczną polskiego kościoła, najpierw organizatorem administracji kościelnej na Górnym Śląsku, następnie zwornikiem wiary w międzywojennej Polsce, a po II wojnie światowej znowu organizatorem polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych, a także, co bardzo ważne, przewodnikiem w wierze w czasach walki komunistów z kościołem. Bezsprzecznie uznać go także należy jako opiekuna emigracji i założyciela Zgromadzenia Chrystusowców. W moim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na profetyczne interpretowanie wydarzeń przez kardynała Augusta Chlonda. Postrzegał on bowiem świat jako arenę walki dobra ze złem. Stąd niezwykle przenikliwie diagnozował sytuację oraz zalecał obronę, wskazywał kierunek. Od razu też dodam, że jego prorocze prognozy dotyczące przyszłości wywodziły się z jego głębokiej pobożności maryjnej, którą wyniósł z rodzinnego domu, w tym z przywiązania do Matki Bożej Piekarskiej i Jasnogórskiej. Pośród niezwykle aktywnej działalności kardynała Augusta Chlonda, na którą składało się zarządzanie prymasowskimi metropoliami, organizowanie konferencji episkopatu, koronacji maryjnych obrazów i figur, uczestniczenie w kongresach eucharystycznych w kraju i za granicą, troska o duszpasterstwo Polonii, zwołanie pierwszego polskiego synodu plenarnego na Jasnej Górze. Znaczące były jego odezwy oraz listy pasterskie, w których podejmował najistotniejsze problemy społeczne, konfrontując je z nauczaniem Kościoła. Przykładowo zwrócę uwagę na jeden z tych listów pasterskich, w którym prymas odniósł się do ówczesnych zagrożeń, jakże aktualnych dzisiaj. Mianowicie w liście zatytułowanym o zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem z 1 marca 1932 roku, ksiądz prymas krytycznie odniósł się do prądów ateistycznych w Europie, nazywając walkę z Bogiem gwałtownym zmierzchem epoki, której ducha zatruto. Ksiądz prymas pisze o ludziach, którzy z radością upatrują chwili, w której przepaść mają wiara, zasady moralne, prawo przyrodzone, objawienie, chrześcijaństwo i sam Kościół. Upaść ma kult Matki Najświętszej, zamknięte mają być świątynie katolickie. Jednym słowem, przyszłe czasy mają należeć do człowieka wyzwolonego od wiary w Boga. I prymas otwarcie wskazywał, że takie cechy, takie zadania mają bolszewicy, wolnomyśliciele, racjonaliści, wolnomularze, wyznawcy ateistycznego materializmu, bezwyznaniowcy. Nazywa ich prymas szerzycielami zepsucia i bezwstydu, niszczycielami rodziny, sekciarzami, wrogami Kościoła. A ratunek, skąd ratunek, pyta prymas? Tylko w katolicyzmie. Tylko katolicyzm zachował pełną świadomość swego powołania. Na nim spoczął cały ciężar obrony prawa przyrodzonego, przyrodzonych praw rodziny i jednostek. I prymas konkluduje, że tylko katolicyzm dźwiga jeszcze ludy na wyżyny zasad bożych. Stąd rolą Kościoła i katolików ma być wprowadzenie ludzi do nowej ery, owianej Duchem Bożym. A przewidując ostateczny upadek
tej bezbożnej ideologii bolszewickiej, kardynał kończył ten list słowami zagrzewającymi do czynu katolickiego, do ofensywy katolickiej. O jakiej ofensywie ksiądz prymas myślał, mówił? I właśnie można by ułożyć dość obszerny tomik z wypowiedzi kardynała Augusta Chlonda o mocy i potrzebie modlitwy różańcowej, którą nazywał prymas ratunkiem dla spoganiałego świata, zbroją duchowną, duchową dawnych i nowych czasów, drogą do zbawienia, wsparciem w trudach codziennego życia, pokojem Chrystusowym, jakiego świat dać nie może, wielką pokutą, maryjnym płaszczem przed Bożą karą, ucieczką w dobrą przyszłość. Ponadto prymas był przekonany, że przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. Uważał, że Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny i że nigdy Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Spełni swe zadania, będzie znowu Matką Świętą, Świętych. Apelował też, aby modlić się na różańcu w każdej polskiej rodzinie, wspólnie rodzice z dziećmi, ponieważ różaniec zdecyduje o przyszłym losie Polski. W jednym z ostatnich przemówień, które wygłosił 10 października 1948 roku w kościele świętej Anny w Warszawie z okazji uroczystego przeniesienia relikwii błogosławionego Władysława Zgielniowa, wyraził ksiądz prymas takie mocne przekonanie, że ratunek leży w rękach Maryi. I najważniejsze słowa, jakie wówczas powiedział, to: Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska, używając, odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swoją niewierność względem Boga. Polska, cytuję dalej, będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Ostatnie zdanie z tego przemówienia brzmiało: idąc z różańcem, idźmy z Matką Boską w przyszłość. Jest rzeczą charakterystyczną, że wszystkie swoje ważne akty kościelne oznaczał prymas datą maryjnej uroczystości. Wśród rozlicznych pasterskich zadań kardynał August Lund brał udział, albo też osobiście koronował cudowne wizerunki Matki Najświętszej. Nie opuszczał innych maryjnych wydarzeń. Podczas wojny, jako więzień stanu, wybrał na swoje miejsce odosobnienia sanktuarium w Lourdes, gdzie spędzał długie godziny na modlitwie różańcowej w Grocie Objawień. Jako Ślązak i Polak eksponował ksiądz prymas rolę Matki Bożej Jasnogórskiej, której kult integrował przez stulecia wszystkie polskie krainy. Będąc protektorem zakonu ojców Paulinów, prymas związał pracę kościoła w Polsce z jasnogórskim sanktuarium. Tu odbywały się konferencje Episkopatu Polski, ogólnopolskie pielgrzymki stanowe. Tu odbył się w 1936 roku pierwszy synod plenarny kościoła w Polsce. Tu również zbierał, zwłaszcza po II wojnie światowej, episkopat, kler diecezjalny, zakonny, aby wspólnie zastanowić się nad niebezpieczeństwami grożącymi wierze i katolickiej moralności. Tu również zawierzył naród polski niepokalanemu sercu Maryi. Dokonał tego ksiądz prymas na Jasnej Górze razem z Episkopatem Polski oraz milionową rzeszą wiernych święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 1946 roku. W tekście tego poświęcenia prymas prosił, by, cytuję, Pani i Królowa nasza roztoczyła w szczególności opiekę nad rodziną polską i narodem polskim. Przemawiając tego dnia na zakończenie uroczystości ze szczytu jasnogórskiego klasztoru,
prymas ujął w puentę to, co się wydarzyło słowami: ludu polski, naród polski ślubował wierność Najświętszej Maryi Pannie. Polska chce pozostać Polską, w której świeci słońce polskie i Matka Chrystusowa. Odnowiliśmy śluby w imieniu całego narodu. Idźcie i urzeczywistniajcie treść ślubu. Świadkowie tego ślubowania, tego poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi uważają, że przeszło ono do historii Kościoła w Polsce. I rzeczywiście, jak się okazało, ów proroczy akt zawierzenia z 1946 roku, a zwłaszcza następujące po nim lata wypełnione kultem Matki Bożej, modlitwą różańcową, praktykowaniem nabożeństwa pierwszych sobót i ponawianym oddaniem Matce Bożej, wyjednały dla naszej Ojczyzny szczególne łaski u Boga i opieki Maryi i, jak się uważa, pozwoliło to przejść Kościołowi w Polsce przez Morze Czerwone komunizmu. Wspomniałem na początku, że prymas August Lund postrzegał świat jako arenę walki dobra ze złem. Stąd pojawiały się w jego nauczaniu prorocze wskazówki dotyczące obrony Kościoła przed komunistami. Ostatnie takie proroctwo, a zarazem świadectwo oddania Matce Bożej, przekazał w przeddzień swojej śmierci 21 października 1948 roku. Do współpracowników powiedział m.in.: nie traćcie nadziei, pracujcie wytrwale, lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. 30 lat po śmierci kardynała Chlonda wypełniło się jego proroctwo. Podczas uroczystej inauguracji na placu Świętego Piotra 22 października o godzinie 10, 30 lat wcześniej umierał w tej godzinie kardynał Chląd. Prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński mógł tego dnia powiedzieć: wypełnia się testament kardynała Chlonda. Wszystkie uczucia wiążemy z aktem dziękczynnym za tę proroczą wizję kardynała prymasa, który 30 lat temu, umierając w Warszawie, mówił: zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Meldujemy Tobie, radosny przyjacielu z Ojczyzny Niebieskiej, trwający dzisiaj na kolanach przed Świętą Bożą Rodzicielką, zwycięstwo, które ukazałeś, krzepiąc nas na duchu, przyszło. W wielu listach pasterskich, w kazaniach, konferencjach oraz zapiskach prymas August Chląd, nawiązując do opieki Matki Bożej nad polskim narodem, nad Kościołem, snuł historiozoficzne refleksje, pisząc, że, cytuję, poprzez burzę wieków prowadzi Kościół Najświętsza Maryja Panna. Im groźniejsze fale miotają łódź piotrową, tym ona jaśniej błyszczy na horyzoncie wiary jako gwiazda morza. Dodawał: tulmy się do niej, niech ona nas krzepi duchem wieczernika, niech nam ześle triumfy Lepanta, niech zgotuje wiedeń XX wieku, niech jako wspomożycielka wiernych powiedzie do zwycięstwa nad bezbożnictwem i niewiarą zbrojnych duchem rycerzy Chrystusowych. W liście do Giuseppe Cognata, biskupa włoskiej diecezji Rovereto, datowanym 10 stycznia 1948 roku, prymas napisał m.in.: zobaczymy wydarzenia większe od tych, które miały miejsce pod Lepanto i pod Wiedniem. Napisał, przypomnę to zdanie, w tych niezwykle trudnych, tragicznych latach brutalnej walki komunistów z Kościołem, być może przeczuwając, że i jemu, jak tysiącom polskich patriotów i kapłanów, przyjdzie zginąć z rąk rodzimych i obcych bolszewików. Należy sądzić, że w tym zdaniu, proroczym zdaniu, zawarł prymas nadzieję, ba, stanowcze przekonanie o zwycięstwie nad sowieckim komunizmem. Po 1989 roku przepowiednia prymasa Chlonda nabrała cech proroctwa. Rozpad systemu komunistycznego, do którego przyczynił się Jan Paweł II, należy widzieć jako jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w znanej nam historii ludzkości. Bez wątpienia przerasta ono w swoich rozmiarach to spod Lepanto i spod Wiednia. Zwycięstwa, które przyszły siłą oręża. O zwycięstwie nad komunizmem zadecydowała bowiem potęga ducha,
opartego na wartościach ewangelicznych i ogólnoludzkich, które sowiecki bolszewizm postanowił wykorzenić z serca człowieka. Właśnie dobrze o tym wiedział ksiądz prymas, pisząc w słynnym liście pasterskim o katolickie zasady moralne w 1936 roku, że jedynie etyka katolicka ma elementy, które mogą skutecznie przeciwstawić się etyce bolszewickiej. Tu cytuję: etyki wahające się między katolicyzmem a bolszewizmem zawiodą i ulegną wielkiej rozprawie o ducha świata. W walce ideowej z rewolucją bolszewicką tylko katolicyzm jest niepokonany. Historia przyznała mu rację. W tym kontekście czekamy obecnie na spełnienie się jeszcze jednego proroctwa, o którym była mowa też we wspomnianym liście pasterskim prymasa Chlonda, o katolickie zasady moralne, iż zwycięstwem ma być nowy człowiek, który wyrośnie z walk duchowych XX wieku. Cytuję: wyrość powinien z człowieczeństwem nieokaleczonym, z człowieczeństwem uporządkowanym, człowiek pełny, wolny, z inicjatywą, z obowiązkami i prawami złączony ze Stwórcą i ze stworzonym światem, złączony ze swym Odkupicielem i Jego prawem, złączony z Duchem Świętym i Jego łaską, a więc nie mechaniczny, elektryczny, bezduszny robot w zamienionym na fabrykę świecie techniki, lecz prawdziwy władca świata, Pan siebie samego, a sługa Boży. Proste, prorocze słowa, odważnie nazywające rzecz po imieniu. Dlatego na zakończenie chciałbym powiedzieć wprost, że czekamy obecnie na obudzenie się ludzkości, na wypełnienie się tych proroczych słów prymasa Chlonda. Czekamy na zatrzymanie prawdziwej wojny. Dzisiaj papież Franciszek też mówi o wojnie z rodziną, mówi to wprost. Czyli zatrzymanie tej prawdziwej wojny wymierzonej w rodzinę, ojca, matkę i dzieci, w świętość życia, w to nachalne promowanie tak zwanej ideologii gender, zaburzającej rozpoznanie prawdy o tożsamości płciowej człowiek, mężczyzny i kobiety. W konsekwencji promuje się związki partnerskie osób tej samej płci, domagając się dla nich praw takich, jakie przysługują małżeństwu. Dlatego, gdyby dzisiaj żył prymas August Chlond, to z pewnością skwitowałby te haniebne działania przeciw rodzinie słowami dokładnie takimi samymi, jakich użył w cytowanym tutaj liście o zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem w 1932 roku. Przypomnę, wówczas również masoneria atakowała Kościół. Ustawowo wprowadzono rozwody, początki aborcji. I wówczas wtedy pisał tak, cytuję: mówią, że to powiew Europy, a w rzeczywistości wieje tu woń przykra moralnego rozkładu tej Europy, która już cuchnie. To, co się w Europie rozgrywa, jest gwałtownym zmierzchem epoki, której ducha zatruto. Tę niemoc powoduje bezwładność duchowa. To przesilenie jest następstwem kryzysu moralnego. Ten wstrząs ogólny jest zapadaniem się wszystkiego, co zawisło w próżni, gdy z życia ludów usunięto Boga i Jego prawo. A ratunek? Przy rozpływaniu się autorytetów, nawet religijnych, tylko katolicyzm zachował pełną świadomość swego powołania. W tym właśnie kontekście jakże ważne jest już to wspomniane wcześniej proroctwo, a zarazem apel prymasa Chlonda, aby, cytuję, Polska stanęła na czele maryjnego zjednoczenia narodów, aby była przewodniczką narodów. A wówczas, cytuję, Zachód, oczyszczając się ze zgnilizny, będzie patrzył na nas z podziwem. Nastąpi wówczas wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Ta nowa Polska, to słowa prymasa, będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni
oprze swe życie i swą politykę na zasadach chrystusowych. Dedykuję te prorocze słowa prymasa wszystkim wierzącym, ale często w głębi ducha popadającym w pesymizm. Nasza przyszłość, zdanie prymasa Chlonda, jest w rękach Matki Bożej. Jej niepokalane serce, tak jak mówiła to w objawieniu w Fatimie, na końcu zwycięży. Dziękuję za uwagę.